No elo, z tej strony Hulk i witam was w następnym odcinku. Fuck it! A więc no elo, z tej strony Hulk i nawet w następnym odcinku z GTA 5 Online. I gdzie będzie to tak jakby nowa podseria tej gry. Ponieważ, zaraz to zrobię. Ponieważ dzisiaj będziemy tuningować najnowszy samochód w GTA 5, jakim jest Deva Buche. Gdzie to jest? Jakiś Wagner. Wygląda dość kosmicznie. Porównałbym go do Proto. Więc zamówmy go sobie. Do. Nie tu. Tutaj, o. No i ja od razu jak przyjdzie, będziemy go tuningować. No dobra, mamy tutaj, jak widzicie, już komunikat, że nasz nowy samochód właśnie dotarł do garażu. No to idziemy go sprawdzić, jakie ma opcje tuningowe, czy ma je w ogóle. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, idziemy na samą górę. To już mam zapomniany garaż. No jest. Nie, gdzie on jest? Tutaj jest. Stoi biały, ładny. Będzie trudny kolorek do niego dobrać, bo biały naprawdę fajnie wygląda. Mam otwierane drzwi do góry. Niestety bez animacji, jak to jest w takim w klasyku sportowym, którego nie pamiętam w tym momencie nazwy. No dobra. Jakie masz opcje tuningowe? No dobra, mamy tu kilka opcji. Więc tak, no pancerz tradycyjny na 100% dajemy oczywiście. Hamulce, zderzaki. Aha. Czy ktoś widzi, o co chodzi? Bo ja nie. Trudno. O, tu mamy taką łopatę. Aha, z tym czerwonym. Na. A, to fajnie wygląda. Aczkolwiek ja raczej chcę takie mniejsze, nie chcę takie łopaty. Dobra, wydech. To jest ładne, aczkolwiek dam sobie ten. Maska, może skryć ten przód. Dodatkowy kolor, albo karbonowy wlot. Myślę, że karbonowy wlot wygląda fajnie. Klaksony są nieważne. Oczywiście dostawy neonowe. Raczej nie. Nie podobają mi się za bardzo zestawy na nowe. Tu jest w ogóle tablica? Z tyłu nie ma, z przodu? Właśnie wywaliłem dolce. Ale dobra, okej, okay, szanuję, jest tu tablica. Taka bardzo widoczna. Okej, okay, mamy dużo kolorków. Co mi się naprawdę podoba. Tylko weź tu teraz znajdź jakiś kolor. O, ho, ho, ho. Wybrałem. Czerwony wygląda super, aczkolwiek tamten oryginalnie na pewno wygląda. Dodatkowy kolor metaliczny. Co bym tu chciał? To może czarny jakiś? Ale jakiś właśnie biały, czerwony. Ja zrobiłbym ten sam kolor, co kolor akcentu. Dajmy czerwień. Kolor wykończenia. Może byś mi dał do środka jakby kolor wykończenia. Ja lubię jasny zawsze. Jakoś już mam w tych samochodach. Dobra, taki może wiemy sobie błękit. A jeszcze tak, teraz za kolor akcentu. Po prostu czerwień damy. Taki ładnie komponuje w tym momencie. Emulator ekipy. Fajny, malutki jest, jak najbardziej dam. Teraz tak, dach. Mamy opcję. Może mi dach. Możesz na to dać w podstawowym kolorze. Karbonowy pas. Dodaję to jakiegoś. Znaczy łączy za bardzo chyba to nawet. Garb? Aha, z wlotem powietrza. No to mi się podoba. Aczkolwiek chciałbym to w czerwonym kolorze chyba. Zdecydowanie, w czerwonym kolorze. Lecimy dalej, spoiler. Brak. Aha, standardowy to jest coś takiego. No dobra, zobaczmy dalej. Karbonowe. Co na takie łopaty tu są. Troszeczkę moje zdanie słowo to wygląda. Dwa buche. No nie, no coś takiego raczej dam. Żeby trochę tego czerwonego znowu było. Oczywiście obniżymy go. Zmiany biegów na maksa, turbo, koła.
luksusowe na pewno damy i fabryczne, bo one się zrobić czarne albo czerwone. Solary są ładne, myślę. Tak, kolor. Jakby wyglądała czerwień? Ładnie wyglądałaby czerwień. Bierzemy czerwień. To jest tak, projekty opon. Myślę, że... Widzicie? Tu się zmienia, tu, w tym miejscu. O nie, to jest po prostu cień. Dobra, nieważne. Nie, myślę, że takiego części nie będę dawał. Ulepszenia opon nie, ponieważ zobaczymy zaraz, jak będzie samochód wyglądał po obniżeniu z pomocą strzelania w koła. O, i tak jest fajnie. Mi się podoba. W tym momencie. Wszystko. No dobra, no to wyjeżdżamy na zewnątrz w takim razie. Naszym najnowszym samochodzikiem. I zobaczmy, jak bardzo można go wkopać w ziemię. No moc ma. Na pewno. Dobra. To weźmy kałacha na przykład. Zobaczmy, jak to wygląda. Jeden. Dwa. Bardzo długo trzeba strzelać, żeby się obniżył. Jeden. Dwa. Czy on ma zrobione tak na dworze, że koła nie mogą przenikać? Czy żeby to było już na tle? Nie wiem, czy już poszedł dwa razy, czy raz. Zobaczymy. Teraz jeszcze zrobię. Jeden. Dwa. Nawet to już poszło dwa razy. Zobaczmy teraz. No już patrz, on siedzi. Ale patrz, on jest zrobiony tak, że nawet już to aż tak nie przeszkadza, nie? Teraz odczułem się moje z prowadzenia jego. Bo wam powiem, że skrap. Dla mnie się bardzo ładnie prowadzi. Jest naprawdę mocno skrętny, wytrzymały. Nie, naprawdę polecam samochodzik. Przyspieszenie też ma ładne. Widać, że potem już mu rzuca dupą przy zakrętach ostrych prawo-lewo. Dobrze, no to jest driftowy wóz, czyli troszeczkę. Zobaczmy jeszcze hamowanie. Nie, naprawdę fajny samochód, mogę wam go spokojnym sumieniem polecić. No i to będzie tyle z tego odcinka. Jeśli chcecie następne odcinki z tuningu po wejściu jakichś nowych samochodów, piszcie w komentarzu, zostawcie łapkę motywującą. Ja byłem Hulk, widzimy się już w następnych odcinkach. No i elo!